Właśnie zakończył się mecz Dzikiej Gęsi z Mokotowem, wynikiem 6-5 dla Mokotowa. Jest ze mną Katarzyna Chełstowska, najlepsza zawodniczka z Dzikiej Gęsi. Kasia, powiedz, jak oceniasz to spotkanie? Ogólnie mecz oceniam bardzo dobrze. Bramki wpadały nam po głupich błędach, tym moim jednym, co było straszne dla mnie. Myślę, że w pewnych momentach panowałyśmy na tych boisku. No, oczywiście zabrakło skuteczności, na której musimy jeszcze popracować. Ale myślę, że było naprawdę dobrze. A jak twoje nastawienie na jutrzejszy mecz? Będzie z nami Paulina Fotek, skład będzie trochę pełniejszy. Bardzo dobrze będzie z nami Paulina Fotek, bardzo nam tu brakuje. Potrzebujemy cię, Paulina. Wracaj. Dobrze, jutro będziesz. Ale nie, myślę, że jutro będzie dużo lepiej. Okej. Na koniec chcesz kogoś pozdrowić? Tak, chcę pozdrowić kibiców, rodziców i Justynę Adamską. Dzięki.